Cześć kochani, jakiś czas temu pod jednym z podcastów dostałam w komentarzu pytanie, co zrobić, kiedy nie można odejść od narcyza ze względu na to, że ma się z nim dziecko. No i to jest bardzo ważny temat. Dziękuję ci, że zadałaś to pytanie, bo zazwyczaj wszyscy, tak jak ja sama, skupiamy się na tym, że od narcyza trzeba po prostu uciec. A przecież wszystko się zmienia, kiedy między nami jest jeszcze mała istotka. No to wszystko po prostu się komplikuje. Podejmę ten temat ze swojej perspektywy, natomiast musicie mieć świadomość, że ani ja, ani nikt inny nie zna odpowiedzi na pytania na temat waszego życia. Dlatego też w pierwszym moim podcaście mówiłam o tym, że może powinnaś odejść od narcyza tylko wtedy, kiedy czujesz prawdziwą gotowość i to ma przebiegać też tak, jak ty sama tego czujesz. Nie ma odpowiedzi na pytanie, co jest lepsze: czy urwać zupełnie kontakt, czy robić to powoli. Oczywiście metoda zero kontaktu, czy metoda szarego kamienia jest bardzo skuteczna, ale w momencie, kiedy nie masz gotowości na to, żeby to zrobić, i tak będziesz wracać, i tak to wszystko em, w końcu pójdzie w zapomnienie, no bo po prostu nie jesteś na to jeszcze gotowa, także musimy troszeczkę bardziej akceptować siebie troszeczkę, bardziej być dla siebie wyrozumiałym e, i jakby tutaj jest dokładnie to samo. Ja podjęłam się stanowiska, że po prostu rób tak, jak właśnie czujesz, bo bez odpowiedniej gotowości i tak właśnie, mm, jeśli to nie będzie zrobione zgodnie z Tobą, e, to tak naprawdę wszystko będzie o kant dupy potłuc, no i generalnie każdy przypadek narcystycznej relacji jest zupełnie inny. tak? Każdy narcyz, mimo że oni mają masę cech wspólnych i wydaje nam się, że oni są tacy sami, każdy przypadek jest zupełnie inny, nie ma tutaj jednolitego rozwiązania. Przede wszystkim na wstępie chcę wam powiedzieć, że naprawdę podziwiam Was, was, kobiety, matki, które mimo posiadania dziecka z narcyzem na przykład zdołały odejść co jest. Naprawdę wow. Ogromny szacunek dla Was, że byłyście w stanie w tym wszystkim wziąć odpowiedzialność za dwie osoby naraz i podarować swojemu dziecku lepszą przyszłość. W ogóle, jakby podziwiam wszystkie kobiety, które przetrwały toksyczne związki, będąc matkami, chociaż nie tylko jakby dla wszystkich kobiet, ale nie tylko kobiet, również dla mężczyzn, którzy to przechodzą, bo ciągle mówimy o kobietach, kobietach, a tak naprawdę tutaj. Na grupach również są mężczyźni z tymi problemami, na różnych grupach, forach, na których jestem. Więc, tak naprawdę, no, szacun dla nas wszystkich, że daliśmy radę przetrwać te toksyczne związki. Jeszcze większe brawa dla tych, którzy byli w stanie to zrobić, mając z taką toksyczną osobą dziecko. Zacznijmy od tego, że narcyzi bardzo często dość szybko na to dziecko naciskają. Dużo osób bardzo o tym mówi, zresztą e, ciekawy wątek e, na ten temat jest w niezbyt takim lubianym przeze mnie filmie Niewidzialny Człowiek niezbyt lubianym, dlatego że jest tam motyw science fiction. E, i generalnie moje serce scenarzysty nie do końca to przyjmuje, natomiast polecam Wam ten film ze względu właśnie na to, że opowiada on o relacji z narcystycznym socjopatą, i tam właśnie kilkakrotnie pada to zdanie: że on chce mieć dziecko ze swoją ofiarą. On wie o tym, że dzięki temu uzależnią od siebie na zawsze. I to jest właśnie bardzo częste, że narcyz naciska na to, żeby to dziecko mieć. Najgorsze jest to, że zazwyczaj robi to w procesie love bombingu lub jak stara się o powrót, czyli na przykład manipulacją hoveringiem. W każdym razie ofiara czuje, że narcyz dojrzał, że być może dziecko coś zmieni między nimi, że, że ten toksyczny człowiek da więcej miłości dzięki temu i dziecku, i tej partnerce. No i przede wszystkim sprawi, że on stanie się. Prawdziwym, dobrym ojcem i, i jakby to dziecko spowoduje, że on się ogarnie. My jesteśmy oczywiście zakochane, często wchodzimy w takie coś. Jakby ja też bardzo to rozumiem, bo ja też byłam blisko od zajścia w ciążę. Niestety później okazuje się, że narcyz robi się jeszcze gorszy. On usilił, więc teraz może jeszcze płynniej nami manipulować. Polecam Wam też taką książkę o życiu Bergmana. Napisał ją Tomasz Sjoberg. Nosi ona tytuł Ingmar Bergman: Miłość, seks i zdrada. Cała książka opowiada o wielkim, wspaniałym reżyserze, który moim zdaniem był właśnie narcyzem i socjopatą, mimo że tego się nie nazywa wprost ani w tej książce, ani w żadnym innym materiale. I on ma taki właśnie dany schemat postępowania: on zdobywa kolejne kobiety, robi to będąc w związku bardzo często z poprzednią kobietą. Więc mamy też tutaj do czynienia z licznymi zdradami. No i pierwsze co robi, to właśnie zachodzi z nimi w ciąży. No i w taki sposób, przed swoją śmiercią, miał na swoim koncie wiele żon, wiele kochanek, masę dzieci. A najbardziej uderzające jest to, że podczas jednego z wywiadów z Jane Magnuson pomylił liczbę tych swoich dzieci, tak? Czyli podał, że ma ich, nie wiem, ileś tam, a się okazało, że ma ileś tam. Teraz nie pamiętam dokładnych liczb, więc jakby nieważne. W każdym razie no, to świadczy o tym, że te dzieci naprawdę dla niego nie miały dużego znaczenia. W każdym razie jest coś w tym, że niemal każdy narcyz faktycznie do tego dąży, żeby te dzieci mieć, żeby móc bardziej nimi usilniać. My oczywiście, jako kobiety, bardzo często zachodzimy w tą ciążę, jeszcze kiedy nie wiemy, że on jest narcyzem, więc jesteśmy usidlone. No i teraz co z tym zrobić? I pierwsza taka myśl, która przychodzi mi do głowy, to jest pytanie: czy kobieta powinna odejść od narcyza, czy trwać przy nim dla dziecka? I tutaj na wstępie chciałabym powiedzieć, że na pewno takie odejście jest dużo trudniejsze. Sam fakt, że dajesz w ogóle radę z narcyzem, a przy tym wszystkim opiekujesz się jeszcze waszym wspólnym dzieckiem, to tak jak już powiedziałam na początku, jest to Twój ogromny sukces. I myślę, że takie kobiety, w których yy, życiu pojawia się dziecko, Zazwyczaj są bardziej odważne, są często silniejsze, bo wiedzą, że odpowiadają za te dwie osoby. I uważam, że to jest właśnie początek Waszej siły, która może pozwolić Wam odejść. Natomiast uważam też, że jeśli jest Ci naprawdę źle z tym narcyzem, jeśli jesteś stale poddawana jego przemocy. Nie powinnaś mieć wątpliwości, żeby odejść. I tutaj działają niemalże te same zasady, jak przy każdym rozstaniu z innym narcyzem: ehm, nikt nie jest w stanie stale znosić narcystycznej przemocy. Są faktycznie kobiety, jakieś żony, które robią to całe życie. Mamy przypadki nam znane, na przykład z różnych grup, z forum, gdzie kobiety piszą, że są z takimi mężczyznami kilka lat i wiedzą, że są zdradzane, ale jakby nic z tym już kompletnie nie robią. Natomiast, jeśli jest dziecko, to to dziecko nie powinno być. Motywacją do tego, żeby trwać przy tej osobie, bo zastraszona, zakompleksiona mama, która się nie kocha, nie będzie w stanie dać odpowiedniej miłości dziecku i stworzyć mu warunków, w których to dziecko będzie się prawidłowo rozwijać. Wierzę, że to nie jest wymarzone miejsce w Twoim życiu, nie jest to wymarzony czas, ale uzyskując tę przewagę, uwalniasz się od narcyza, dajesz sobie szansę na coś nowego, coś zdrowego, coś, na co naprawdę zasługujesz. No, i powiedzmy, że udało ci się to zrobić, uda udało ci się odejść. Jest dużo samotnych matek, które e, muszą sobie radzić z narcyzem, i też z obserwacji różnych grup na Facebooku i nie tylko zauważam, że głównym problemem e, jest właśnie problem komunikacji. Narcyzi próbują utrudniać Wam wszystko, robią duże rzeczy na złość, nie biorą pod uwagę Waszego zdania. Teraz też była pandemia i, i widziałam masę postów o tym, że narcyzi chcą gdzieś zabrać dziecko, gdzie jest duże ryzyko zachorowania. Nie obchodzi ich to, że to jest niebezpieczne, po prostu muszą postawić na swoim i tak dalej. No i druga sprawa to są Wasze obawy naturalne, niewzbudzające zdziwienia, obawy, że partner zrobi krzywdę Waszemu dziecku taką samą, jaką zrobił Wam samym. I to faktycznie trzeba tutaj podzielić na dwie części, no i teraz jak sobie z tym radzić. Jeśli chodzi o brak komunikacji, to ważne będzie na pewno stawianie takich jasnych, klarownych granic, czyli to, co generalnie działa w każdej relacji z narcyzem. Wszystkie ustalone między wami zasady na jakichś mediacjach, rozmowach itd. muszą być wyjaśniane i egzekwowane. Wszyscy wiemy, że przy narcyzie trzeba być tak zwanym szarym kamieniem. I konsekwentnie egzekwować pewne zachowania. Działać w taki trochę schematyczny sposób. I nie dajemy się ponosić emocją, nie wracamy do przyszłości, nie atakujemy też, um, nie wchodzimy głębiej w ten konflikt, nie czepiamy się o nowe partnerki. Po prostu minimalizujemy do maksimum um, do minimum, przepraszam, ten kontakt, tak? Nie, on, nie interesujemy się w ogóle jego życiem. Jeśli on robi rzeczy niebezpieczne i boicie się po prostu o dziecko, rozpatrzcie to prawnie. Prawnicy tutaj bardzo często są po stronie matki, jednak tym bardziej, jeśli macie sytuację, że facet zajmuje się teraz inną partnerką. Oczywiście tu moglibyśmy bardzo dużo rozmawiać na ten temat, no bo oni też fantastycznie manipulują prawnikami, sędziami itd., ale generalnie patrzcie na to pozytywnie, myślcie o tym, że raczej wszyscy są po waszej stronie. E, ważne jest także to, żeby nie wdawać się w te wszystkie gierki, manipulacje i inne toksyczne zachowania e, takie, takiego toksycznego partnera każdy mówi, że to robi, ale wiadomo jak to jest jakby w grę wchodzą emocje właśnie jakaś nowa partnerka, jakieś jego głupie komentarze i nagle zaczyna się robić z tego konflikt wy zaczynacie się nakręcać, a on myśli sobie w to mi gra nie? no i em, też tutaj nie chodzi o to żeby przesadzać, bo też się spotkałam z, taką, z takim postem na facebooku gdzie moim zdaniem ta kobieta troszkę też za ostro podchodziła do tego narcyzana, na takiej zasadzie, że była tak bardzo prywatnie urażona tym, co on jej zrobił, że bardzo utrudniała mu ten kontakt z dzieckiem. Tu nie chodzi, żeby utrudniać, tu chodzi o to, żeby konsekwentnie prowadzić między Wami tą bardzo brzydko to nazwę, tą wymianę tego dziecka, tak? No bo to trochę tak wygląda, jak te emocje i uczucia między Wami opadają, to jest taka no, wymiana tego dziecka. Chodzi o to, żeby to dziecko miało dwóch kochających rodziców. Oni nie muszą żyć razem, ale jakby um, Boże, źle powiedziałam. Chodziło mi o to, że Dwóch rodziców, którzy go kochają. Strasznie dużo chcę powiedzieć, i, i aż mi to wylatuje z głowy, i czasami gadam takie bzdury. Chodzi mi o to, że dwóch rodziców, którzy kochają. Jasne, tutaj możemy sobie mówić, że narcyz nie kocha i tak dalej, i tak dalej, jakby wiemy o co chodzi. Natomiast e, ja osobiście znam e, parę, gdzie mężczyzna jest narcyzem i oni naprawdę sobie radzą. On nie poświęca tym dzieciom tyle czasu co ona, ale udało im się znaleźć jakiś taki wspólny język, gdzie on po prostu zabiera te dzieciaki na jakieś wycieczki, tam raz na jakiś czas, ale naprawdę poświęca im całą swoją uwagę. Nie wiadomo jak to będzie, jak te dzieciaki będą starsze, jak to będzie wyglądać ta relacja między nimi, natomiast naprawdę da się. Tylko właśnie poza tą konsekwencją chcę Was namówić do tego, żebyście też jednak troszeczkę starały się bardziej ludzko spojrzeć na nich, bo to, że myślisz o tym, że on jest kreaturą i tak dalej, okej, okay, jakby masz na to prawo, wierzę, że zrobił Ci krzywdę i tak dalej, ale trzeba tutaj pomyśleć o tym dziecku. I jeśli nic nie wykracza poza jakieś tam normy bezpieczeństwa i tak dalej, też spróbuj troszkę Wyluzować. Jakby chodzi o znalezienie takiego balansu, o znalezienie takiej wspólnej płaszczyzny. To jest bardzo trudne, ale pomyśl o tym, że to dziecko jednak was łączy, tak? Chodzi głównie o nie, nie o utarczki między nimi, więc po prostu minimalizujemy te utarczki. Jesteśmy stonowani, bez emocji, ale też tacy no, konsekwentni, nie? Więc szukamy dwóch tych rzeczy. Niestety, większość z narcystycznych ojców okazuje się, że są kiepskimi ojcami i oni właśnie traktują to dziecko jako kartę przetargową, co tak nawiązuje do tego brzydkiego nazewnictwa o wymianie dziecku, nie? o wymianie dziecka. Oni to trochę tak traktują. No i dla mamy też to może być bolesne, nie tylko dla dziecka, ale również dla mamy. I to daje wam takie pewne narzędzie. Możecie po prostu e, ten argument e, wytrącić im z rąk. Nie szarpcie się o to dziecko, pozwalajcie na normalne kontakty wraz z uwzględnieniem zasad, które założycie. Oni będą próbować je łamać i przekraczać te granice, natomiast jeśli będzie dobrze wszystko ustalone, to łatwiej po prostu będzie wam e, to egzekwować, na przykład na polu prawnym. No i kwestia tego, że boicie się o swojego maluszka. Tutaj sytuacja niestety bardziej jawi się w tych ciemnych barwach. Dzieci narcyzów często myślą, że nie mogą zaspokoić potrzeb swojego rodzica. Zazwyczaj są to dzieci cierpiące. Też, jakby no, znam to troszkę z własnego doświadczenia one są pod stałą kontrolą i zaczynają rywalizować same ze sobą szukają stale akceptacji później dorastają i zaczynają buntować się co rodzi u takiego rodzica poczucie strachu przed utratą tej kontroli dokładnie tak jak w związku nie i oni wiadomo mają to niskie poczucie empatii w wielu przypadkach nie potrafią kochać ja nie jestem zwolennikiem mówienia tego że narcyz jakby nie kocha nie czuję się w ogóle, mm, nie czuję się uprawniona do tego, żeby to ocenić. Mam na to jakieś, swu, jakieś swoje zdanie, ale generalnie nie odważyłabym się chyba powiedzieć, że oni nie kochają. E, to uczucie, które jest od nich, ono może nie jest podobne do tego uczucia, które my czujemy, ale dla nich jest to uczucie miłości. I no, oni to po prostu tak postrzegają. Natomiast, jakby to taki dodatkowy punkt w tym podcaście, może kiedyś o tym bardziej opowiem, dlaczego tak uważam i tak dalej. Bo to też mi się wzięło nie tylko z mojego narcystycznego partnera, ale też z innej mi bliskiej osoby. I tutaj zobaczyłam zupełnie dwie płaszczyzny. No nieważne, w każdym razie wracając do tematu. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że takie dzieciaki, już nawet jak będą dorosłymi ludźmi, one nie mogą, nie mogą się uwolnić trochę od tej narcystycznej przemocy. My nie możemy od rodziców wymagać przyznania się do winy, bo oni prawdopodobnie nigdy tego nie zrobią. Nie możemy też oczekiwać zmiany na lepsze. No, bo oni po prostu uciekają od zmian. Więc generalnie taka osoba no już na dzień dobry, już od dziecka jest naznaczona tą narcystyczną przemocą. E, e, więc e, no niestety to jest jakaś tam rzecz e, bardzo często nieunikniona. Większość terapeutów poleca dzieciom narcystycznych rodziców, uniezależnienie się od nich. E, ja mówię już o osobach dorosłych, a czasem nawet i całkowitą utratę kontaktu. Przede wszystkim takie dziecko musi zrozumieć, dlaczego tak się zadziało, i zrozumieć też, że to nie ono jest winne tego, że jego narcystyczny ojciec czy narcystyczna matka nie kochało go. Nie kochało w takim sensie, no, jak to dziecko czuje, tak? W nawiązaniu do, do tej mojej wcześniejszej, takiej małej płenty. To zrozumienie i akceptacja przyszłości pomaga w uwolnieniu się od takiego toksycznego schematu przywiązania. No, i niestety tutaj mamy efekt naczyń połączonych. Eee, takie dziecko narcystycznego rodzica zazwyczaj potrzebuje pomocy, bo często buduje swoje związki na takich samych zasadach. I niejednokrotnie zdarza się, że idzie do terapeuty, bo coś nie tak jest z jego związkiem, a nagle okazuje się, że źródło tego wszystkiego leży po prostu w jego relacji z którymś z rodziców. Tak jak powiedziałam, u mnie też tak było. Dopóki tego nie zrozumiałam i nie zaakceptowałam, nie mogłam stworzyć szczęśliwego związku i niejednokrotnie wybrałam na swojego partnera narcyza. Myślę, że jest to nieuniknione i nie jesteśmy w stanie uchronić naszych dzieci przed atakami narcystycznego ojca. Możemy to trochę zminimalizować, ale to, co dzieje się najważniejszego, to, jest, to są te rzeczy nie, niematerialne, takie metafizyczne wręcz. Uczuciowe, możemy wspierać, możemy budować pewność siebie u dziecka i nauczyć je, że może podejmować decyzje, że nie musi się na to wszystko zgadzać. Nie chodzi tutaj oczywiście o buntowanie dziecka, tylko o wskazanie mu drugiej perspektywy. Dziecko, na którym stosowano przemoc, nie będzie winić rodziców, nie przestanie ich kochać, po prostu będzie miało problem ze sobą, przestanie kochać siebie, jak ktoś to kiedyś pięknie powiedział. Kochaj i bądź. Jeśli odeszłaś od narcyza, udało ci się zrobić ten krok, to znaczy, że jesteś silną, mądrą kobietą, a to czyni z ciebie idealny materiał na dobrą mamę. I z tym cię zostawiam, o tym pamiętaj, trzymaj się i do usłyszenia w następnym podcaście.